ministra Mariusza Kamińskiego jest zasadne i o to wnoszę, dlatego że 11 maja 2016 roku pani premier Beata Szydło zaprezentowała w Sejmie audyt z rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pośród wielu nieprawidłowości wskazanych przez panią premier była również ta, która stanowiła o inwigilacji dziennikarzy. O sprawie informował w Sejmie minister koordynator do spraw służb specjalnych pan Mariusz Kamiński w maju 2016 roku. Między innymi pan Mariusz Kamiński mówił tak i tutaj cytuję. Służby specjalne inwigilowały 52 dziennikarzy. Inwigilacja ta polegała między innymi na bilingowaniu ich telefonów, pozyskiwaniu danych dotyczących logowań telefonów, sporządzaniu analiz wszystkich osób, z jakimi kontaktowali się telefonicznie dziennikarze, częstotliwości tych kontaktów, miejsc pobytu dziennikarzy, a także na ustaleniu danych adresowych dziennikarzy i zbieraniu informacji o ich sytuacji rodzinnej. Mówił ówcześnie w maju 2016 roku przed Wysoką Izbą pan minister Mariusz Kamiński. Kontynuując, cytat z pana ministra Mariusza Kamińskiego, właśnie z tegoż audytu, wobec dwóch dziennikarzy wprowadzono kontrolę operacyjną, polegającą na podsłuchu telefonicznym. Dotyczyło to osób występujących w sprawie operacyjnej związanej z badaniem Komisji Weryfikacyjnej WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych. Szczególne, już sekundkę, ale to nie są szczegóły. Bo ja rozumiem, szczególne nasilenie działań. Pan Mariusz Kamiński jako koordynator służb specjalnych, jako koordynator służb specjalnych miał bardzo długo czasu na to, żeby postawić zarzuty, postawić komuś akty oskarżenia i przedstawić do sądu. Także bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Będziemy nad tym wszystkim głosować oczywiście. Kilka godzin czekałem grzecznie. Zaraz przejdę do tej sytuacji. Pan przewodniczący Bosacki mówi, że to jest z innego okresu. Nie. Okres ma objąć i taka jest uchwała Sejmu w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku. Ja mówię o raporcie z 2016 roku. Wobec dwóch dziennikarzy prowadzę kontrolę operacyjną. Pan nie rozumie, że coś się wydarzyło wcześniej? Ale ja wiem, słuchajcie, szanowni państwo, ja wiem, ja rozumiem państwa nerwowość. Ja rozumiem, że to jest sytuacja dla was trudna. Naprawdę, na tej komisji macie większość. Tak jak ustanowiliście, że jako największy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie mamy swojego przedstawiciela w prezydium. To utrudnia nam pracę, bo nie wiemy, co jest ustalane podczas posiedzeń prezydium, a później konsekwentnie jeszcze nie pozwalacie się, szanowni państwo, wypowiedzieć. Ja już kończę tak naprawdę. Szczególne nasilenie działań operacyjno-rozpoznawczych wobec środowiska dziennikarskiego miało miejsce w latach 2009-2010. Było one prowadzone w ramach sprawy operacyjnej związanej z publikacjami dotyczącymi afery hazardowej, mówił minister Mariusz Kamiński. I szanowna pani rozumiem, przewodnicząca, pan nie, już kończę, ostatnie 30 sekund, kończę, tak. Dobrze. Komisję śledczą, szanowna pani przewodnicząca, drogie prezydium, szanowni państwo posłowie, posłanki, posłowie, powołuje się wtedy, kiedy instytucje państwa nie działają. Wy dzisiaj sporządzacie akt oskarżenia względem pana Bodnara, albowiem to wy rządzicie. I jeżeli organy państwa czy instytucje nie działały, czy nie działają, to są do tego powołane instytucje, które w tego typu przypadkach procedują, zajmują się i wydają końcowe decyzje merytoryczne w tym zakresie. Ale jeżeli już państwo zdecydowali o tym, żeby powołać tą komisję śledczą, którą ja traktuję jako taką... Szanowna pani poseł, po to, żebyście później nie kolportowali informacji, że my się czegoś obawiamy. Nie, nie obawiamy się niczego, dlatego że w każdym demokratycznym państwie prawa, którego model mamy wpisany w konstytucję, istnieją systemy operacyjne i one muszą być skuteczne i nie może być tak, że przestępca jest dwa kroki przed organami państwa polskiego. I dla przykładu, dlatego w 2012 roku pan Paweł Wojtunik zakupił na tamte czasy. Ale panie pośle, przepraszam, no wchodzimy znowuż poza zakres. My będziemy oczywiście badać kwestię tego, czy obecnie poza systemem Pegasus, który do niedawna dla państwa był koniem ze skrzydłami, funkcjonują w przestrzeni również
do dyspozycji polskich służb również inne systemy, ale opierajmy się o uchwałę, a nie o rok 2012. Bo naprawdę możecie zlikwidować, macie większość. Możecie tak naprawdę i Stazinel w pustyni w puszczy wam przeszkadza i pan Tadeusz z edukacji ma być wykluczany. Naprawdę możecie tutaj robić wszystko jako koalicja 13 grudnia. Możecie nawet powiedzieć, że państwo polskie rozpoczęło się 13 grudnia 2013. Panie pośle, merytorycznie, bardzo proszę, Donald Tusk nie był szefem polskiego rządu w latach, które badamy. Bardzo proszę o merytoryczne podejście do tego bardzo poważnego tematu, panie pośle. Myślę, że również w waszym interesie jest, żebyśmy tą kwestię wyjaśnili. Bardzo proszę do brzegu. Wielce szanowna pani poseł, historia Polski nie jest jej początkiem sytuacja, gdy Donald Tusk wraca na białym koniu i ona nie rozpoczyna się 13 grudnia roku pańskiego 2023, tylko są też mruczne czasy rządów Donalda Tuska. 2007-2015 powstał audyt ze służb, który sprawozdawał przed Wysoką Izbą pan minister Mariusz Kamiński i wnoszę o to, żeby pan minister Mariusz Kamiński przede wszystkim stawił się przed Wysoką Komisją i odpowiedział na te pytania, które są w tym zakresie przedkładane, ale również, żeby pan minister Mariusz Kamiński zrecenzował, czy jakby przedstawił opinię i przedstawił stan faktyczny związany z tym audytem, z działań służb specjalnych w latach 2007-2015. Dokładnie ta komisja. Pan zarzuca bezczynność panu Kamińskiemu, jak pełnił funkcję. Absolutnie rozumiem, nie. Że jeżeli zaprezentował raport, to również skierował odpowiednie wnioski do odpowiednich służb. Tak, bo państwo polskie działało. My, jak rządziliśmy, państwo polskie działało. Mamy rok 2024. Mamy rok, panie pośle, 2024. Dlatego też zbadamy kwestie, o których mówi uchwała Sejmu. Drodzy państwo, czy zgłosił pan do końca? Zaraz będziemy dyskutować nad zgłoszonymi kandydaturami. Rozumiem, że zgłosił pan pana Kamińskiego. Czy jeszcze jakąś kandydaturę na przesłuchanie w charakterze świadka ma pan, panie pośle Gosek? Jeżeli chodzi o moje kandydatury, to ja tą jedną zgłosiłem wcześniej, pan minister Ozdoba. Bardzo dziękuję. Poza tym wszystkimi zgłoszonymi, które państwo przed chwilą usłyszeli, również panem ministrem Mariuszem Kamińskim, jeszcze wnosimy o przesłuchanie, cytuję, na okoliczne, zgodnie z ustaleniami śledczych, prokurator Ewa W. miała przekazywać informacje ze śledztwa do warszawskiego ratusza. Być może wynika to w nadziei na rozwój jej kariery politycznej. Dalej to jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty. Tu wnioskujemy o przesłuchanie w charakterze świadka pani Ewy Wrzosek oraz Rafała Trzaskowskiego w związku z tymi okolicznościami. Dlatego we wnioskach dowodowych występujemy do odpowiedniej prokuratury o udostępnienie akt sprawy, tak samo jak i w przypadku pana Brejzy, i to będzie nasze w dalszym etapie uzupełnienie, ponieważ w przypadku tej sprawy znamy te dwa nazwiska, czyli Rafał Trzaskowski i pani Ewa Wrzosek, a w przypadku pana Brejzy tutaj istotne jest pozyskanie informacji z odpowiedniego organu, z prokuratury, z uwagi na to, że są tam akty oskarżenia wobec kilku osób, więc to chcemy uzupełnić w późniejszym terminie, a nie ma to, jak dobrze wiadomo, prekluzji dowodowej. Tak samo wnosimy o przesłuchanie pana Michała Domorockiego, który był zatrudniony w ratuszu, a miał pośredniczy czy też niepośredniczy, to już ustalimy w trakcie dalszego postępowania, więc te nazwiska oczywiście my wszystko formalnie, dodatkowo pisemnie, mimo to, że tego wymogu nie ma, będziemy przedkładali. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Rozumiem, że w tej chwili pan nie składa wniosku o przesłuchanie tych dwóch kandydatów. Składam zgodnie z taką możliwością, ale dodatkowo, żeby wszystko uporządkować, to ja rozumiem i z uwagi na wypowiedź pana posła Wiplera i też pozostałych na temat, teraz taką przerwa. Ja rozumiem, że wszystkie wnioski będziemy i tak składali pisemnie. Oczywiście, rozumiem, że uzupełnicie, znaczy będziemy i tak musieli w tej chwili przegłosować każdą kandydaturę po kolei. I stąd moje pytanie, ponieważ odnośnie pani Ewy Wrzosek czy pana Rafała Trzaskowskiego nie ma ich zgłoszonych pisemnie.
przez was treści wniosku. Dlatego pana Kamińskiego również nie ma. Natomiast nie mamy w takim razie okoliczności. Ale rozumiem, że w tej chwili ustnie panowie zgłaszacie. Będziemy nad tym zaraz dyskutować i to głosować. Mamy też na piśmie, więc to nie będzie dla nas problem. Dobrze. No to pani przewodnicząca, mamy na piśmie sygnowane, także złożymy. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Skończcie panowie swój wniosek, czyli pan teraz Sebastian Łukaszewicz. Bardzo proszę. W uzupełnieniu pani przewodnicząca do wniosku posła Jacka Ozdoby chciałbym zgłosić pana Adama Hertle, założyciela portalu zaufana3strona.pl, na którym opublikowano pierwszy polskojęzyczny artykuł o przypadkach Pegasusa w naszym kraju. Pan Adam jest autorem wielu publikacji na temat narzędzi wykorzystywanych przez służby specjalne. Kolejną osobą jest pan Piotr Konieczny, założyciel portalu niebezpiecznik.pl, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Pan Michał Sajdak, założyciel portalu sekurak.pl, autor wielu artykułów na temat Pegasusa. Dr José Javier Olivas Osuna, związany z Uniwersytetem w Madrycie oraz LSE, London School of Economics. Autor pracy The Pegasus Payware Scandal, A Critical Review of Citizen Lab's Catalan Gate. Jest to praca na 200 stron podważająca metodologię Citizen Lab. Dr Nadim Kobeisi w latach 2018-2019 był adiunktem informatyki na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Jest to 27 uczelnia na świecie. Pan Nadim odniósł się do raportu Citizen Lab i pisał, że wszystko co Citizen Lab pokazywało, mogłoby zostać bez trudu sfałszowane publicznie w mediach społecznościowych. Pokazywał też, jak to robić. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do dyskusji nad złożonymi kandydaturami, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, jeszcze wniosek formalny również do głosowania en bloc, bo te w 90% wszystkie kandydatury się pokrywają. No, w mojej ocenie. Dobrze, to dziękuję za zgłoszenie wniosku przeciwnego. Poddaję pod głosowanie wniosek pana posła Łukaszewicza, tak? Pan poseł składa wniosek, rozumiem, o głosowanie wspólnie razem z panem Jackiem Ozdobą, o głosowanie blokiem zgłaszanych kandydatur przez grupę posłów. Kto jest za głosowaniem blokiem zgłaszanych kandydatur? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kogo się boicie? Dziękuję. Pani przewodnicząca, przegłosowaliśmy 10-0. Z prezydium nas wykluczyliście, a wy nie chcecie... Bardzo proszę, panie pośle, jesteśmy w trakcie głosowania. Ale będziemy, panie pośle, spokojnie. Wniosek nie przeszedł, głosujemy każdą kandydaturę osobno. Panie pośle, bardzo proszę o merytoryczną pracę, nie po przekrzykiwanie. Bardzo proszę w tej chwili o zgłoszenie swojej listy świadków pana przewodniczącego Przemysława Wiplera. Bardzo proszę, panie pośle. Pani przewodnicząca, ja zgłosiłem w wnioskach dowodowych do przesłuchania prawie 60 różnych osób, ale ta lista 15 osób, które państwo zgłosiliście, wszystkie te osoby miałem na swojej liście. Pozostałe osoby, jeżeli chodzi o ważne organy centralne, instytucje publiczne typu Urząd Ochrony Danych Osobowych, może poczekać i te osoby warto będzie po tym, jak zapoznałem się z materiałami dowodowymi w postaci dokumentów, rozmawiać. Jeżeli chodzi o pozostałe osoby, to zgłaszałem innych poszkodowanych, między innymi pana posła Karnowskiego, pana mecenasa Romana Giertycha, pana Michała Kołodziejczaka, osoby, wobec których miała być prowadzona działalność z wykorzystaniem systemu Pegasus, ale na razie nie będę zgłaszał tych kandydatur, plus bardzo szczegółowe zestawienie osób, które na przykład zarządzały firmą Matic i po stronie tej firmy były, ale te wszystkie kandydatury mogą poczekać, tych pierwszych 15 osób, to jest bardzo dobry pakiet. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. To jest bardzo rozsądne z pana strony. Oczywiście poczekamy na całość dokumentów. My też do każdego wątku, który będzie badany, mamy szeroką listę nazwisk. Natomiast na tym etapie wydawałoby się najrozsądniejsze właśnie oprzeć się o osoby, które posiadają pełną wiedzę, a potem wejdziemy do tych szczegółów, które również będą wynikały z pozyskanych dokumentów. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie, czy są uwagi do zgłoszonych obecnie kandydatur? Bardzo proszę, pan Marcin Bosacki. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałem się odnieść do wniosków kolegów z PiS-u i bardzo bym na początku prosił, to nie jest żadna złośliwość, tylko bardzo uprzejma prośba.
żeby rzeczywiście zgłaszać w tego typu poważnych, a dzisiejsze posiedzenie pierwsze merytoryczne komisji jest niezwykle poważne, z wyprzedzeniem w te wnioski o, w, zarówno osobowe, jak i o dokumenty dowodowe. Bo połowa z przedstawionych przez was przed chwilą wniosków, niestety nie mogliśmy się z nimi zapoznać, ponieważ nie były zgłoszone. Ale to wy nie spowodowaliście, że nie mamy miejsca w prezydium. Czy pan może mi nie przerywać? No bo to trochę czy jest... Czy pan może mi nie przerywać? Zaraz do tego dojdę. Przecież państwo zablokowali prezydium. Panie Gosek, ja panu nie przerywałem. Więc gdybyście byli w stanie wcześniej te dokumenty dostarczać, byłoby nam łatwiej pracować. Odnośnie tego, dlaczego nie ma was w prezydium. W każdej komisji śledczej z trzech dotychczas powołanych jest jeden przedstawiciel stronnictwa opozycyjnego. W dwóch pierwszych jesteście wy, czyli PiS. W trzecim większość uznała, że powinna być druga siła opozycyjna, czyli Konfederacja, i dlatego jest tak, jak jest. Myślę, że jest to absolutnie sprawiedliwe. Ja też myślę, że to jest sprawiedliwe. Proszę nie szukać sprawiedliwości, będziemy szukać na końcu. O zgłoszone przez was kandydatury, to ja część z nich popieram tam, gdzie one są zgodne z naszymi kandydaturami, nawet jak wcześniej ich nie sygnalizowaliście, czyli pan Kamiński, pan Brejza i pan Woś. Natomiast zdecydowana większość z pozostałych to są kandydatury nie na świadków, drodzy panowie, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności na świadków, tylko na ekspertów czy biegłych. Na przykład być może ciekawa ekspertyza pana Hiszpana, którego nazwiska nie pomnę, bo pierwszy raz o nim słyszę przed chwilą od pana, który napisał krytyczną analizę do osiągnięć badawczych Citizen Lab z Toronto. I umówiliśmy się na prezydium i ta wiedza była dostępna. Ale nie jesteśmy członkami prezydium, więc ciężko, żebyśmy cokolwiek wiedzieli, co sobie ustalacie. Przecież to państwo sami decydują na to. Nie przerywać, panie Gosek, po raz kolejny. Mieliście państwo... Ale bo pan się wypłacił. Drogi panie pośle. Ciągle, nie ma pana w prezydium. Ciągle pan płacze, że nas nie ma w prezydium. Panie Gosek, plan dzienny posiedzenia był w zeszłym tygodniu dostępny wszystkim. Mogliście do niego zgłosić swoje uwagi, nie zgłosiliście żadnej. Więc Panie Bosak, to nie pan prowadzi... Bosacki, przepraszam. To nie pan prowadzi tą komisję, panie Bosacki. Może panu... Już przywołuję do porządku wszystkich panów. Bardzo proszę, pracujemy nad bardzo poważną materią. Proszę bez uszczypliwości wobec siebie nawzajem. Naprawdę, przejdźmy przez wnioski osobowe. Niedużo już zostało. Ja również przypomnę, że tak naprawdę podczas każdego posiedzenia komisji będziemy mogli uzupełniać te wnioski w miarę napływu dokumentów i informacji. Bardzo proszę, pan przewodniczący Posadzki. Proszę uprzejmie. Pani przewodnicząca, ja bym prosił, żeby pani zwracała uwagę tym, którzy przerywają. A pan nie poucza pani przewodniczącej, dobrze? Pan nie jest od panowie. Tego. W związku z tym uważam, że państwa wnioski dotyczące autorów opinii prawnych, pani Łabno, pani Hojny-Duch, pana Modzelewskiego, pana Wąsowskiego, powinny być procedowane, jak również licznych zgłoszonych ustnie osób, których niestety nazwisk nie mamy dostarczonych przez was materiałach, powinny być procedowane na następnym posiedzeniu, na którym ustaliliśmy, że będziemy zgłaszali kandydatów na ekspertów czy w biegłych komisji. Dlatego uważam, że szczerze mówiąc, ja nie potrafię poprzeć w tej chwili przynajmniej. Jeszcze panowie Jakimczyk, Olejnik, Gelfand, znaczy to nie są ludzie, którzy są zgłoszeni po to, żeby świadczyć o sprawie, tylko po to, żeby wydać opinie prawne lub merytoryczne o systemie. W związku z czym uważam, że dzisiaj niestety oprócz tych, które się powtarzają, nie potrafię poprzeć żadnych z państwa kandydatur. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. O głos prosił pan przewodniczący Paweł Ślis. Bardzo proszę.
Ja tylko tak zwrócę uwagę panu posłowi Goskowi, że wystarczy lektura samej tytułu uchwały, która wskazuje w sposób jednoznaczny, że chodzi o czynności operacyjno-rozpoznawcze podejmowane w okresie od 16 listopada 2015 do dnia 20 listopada 2023 roku, a nie czynności, jak to sam pan powiedział, z 2009, 10 czy 12. To jest po pierwsze. Po drugie, przypomnę panu, pan ma dużo książek, to może też tam się znajduje książka w zakresie psów, Akita i Shiba Inu. Czym się różni Akita z czym się różni Shiba Inu? Sekundka, panie pośle, pan pozwoli. To do czytania. Książek mogę panu pożyczyć, mam około 2000 wolumenów. Pożyczę. Cieszę się, może znajdziemy wspólne tytuły. Na pewno coś wspólnego. Bardzo się cieszę. Umówcie się panowie, bardzo proszę, tak, po komisji. Bardzo proszę. Dobrze, panie pośle, artykuł 7 ustawy o komisji śledczej mówi... Ale czy chce pan posłuchać, bo ja pana słuchałem przynajmniej bardzo uważnie, to może pan posłuchał, co mam to panu do powiedzenia. Dziękuję. Nie, do pana posła Goska, tylko pan się tak Tak. Artykuł 7 ustawy. Zakres przedmiotowy działania komisji. Komisja jest związana z zakresem przedmiotowym określonym w uchwale o jej powołaniu. Dziękuję w tym zakresie. Natomiast co do pozostałych wniosków, które państwo złożyliście, jeżeli chodzi o panią Katarzynę Łabną, Elżbietę Chojną, Witolda Modzelewskiego, Krzysztofa Wąsowskiego, Urszulę Dubejko, to pragnę zwrócić uwagę, że powołujecie się państwo autorzy opinii. Tylko raczej wydaje mi się... Dyrektor departamentu to nie jest autor do pani Urszula Dubejko. Pan z tym nawiązując do czytania. Trzeba czytać ze zrozumieniem a propos tych książek. Ale po... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Dubejko jest dyrektorem departamentu. Dobrze, już mi pan to wyjaśnił, bardzo się cieszę. Bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że mogłem panu pomóc. Dobry uczynek pierwszy. To ja może pomogę panu skonstruować dobrze wniosek dowodowy, bo wniosek dowodowy powołania osoby, która napisała jakąś opinię i tu mówicie autor opinii prawnej, która nie jest znana, nie jest znany jej okres, nie jest znany, kiedy została wydana, etc., etc., mógłby być złożony dopiero po tym, jak państwo złożycie wniosek o... Wniosek z dokumentów, czyli właśnie z tej opinii. Więc wydaje mi się, że te wnioski w zakresie tych świadków osobowych, które są w waszym wniosku złożone, są wnioskami na obecną chwilę przedwczesnymi, więc ja również nie będę w stanie za nimi głosować za. Co do posła Michała Wosia, on jest pokrywa się z naszym wnioskiem, co do pana Ernesta Bejdy również. I co do pana Pawła Wojtunika. Wskazywałem na początku, że to jest czasookres, nawet w waszym wniosku dowodowym, pokazujecie rok 2012. Treść uchwały, jak i artykuł 7 ustawy wskazuje, że ten wniosek także nie może zostać uwzględniony przez komisję. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. O głos poprosił wcześniej pan to przewodniczący Tomasz Trela. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja pozwolę sobie złożyć wniosek formalny, dlatego że może dwa razy, jak powiedział pan Gosek z panem Ozdobą, było dość śmiesznie i zabawnie, ale sytuacja staje się dość taka dramatyczna dla tych panów, więc ja bym proponował, abyśmy przeszli do głosowania i zamknęli dyskusję, dlatego że mamy przed sobą bardzo dużo pracy w bardzo poważnej sprawie, dość niewygodnej dla kolegów pana ministra Zbigniewa Ziobry, ale my powinniśmy pracować, a nie uczestniczyć w tandetnej cyrkowej zabawie panów Goska i Ozdoby, więc chciałbym złożyć i ponawiam ten wniosek formalny o przejście do zamknięcia dyskusji, głosowania nad poszczególnymi osobami, które mają być wezwane na świadków. Dziękuję bardzo. Przeciw, jeżeli mógłbym. Bardzo dziękuję. Rozumiem wniosek przeciwny. Bardzo proszę, panie pośle. No, uważam, że czymś niezasadnym i nazwałbym to, określając już tak mało eleganckie pajacowaniem, jest stawianie tezy, jak się nie przeczytało dokumentów. Co do tego czytania, szanowni państwo, to na razie nikt jeszcze żadnych akt nie przeczytał, a wy już lepiej wiecie niż cała ta komisja, to się rozejdźmy do domu. Więc jestem przeciwko, dlatego że nawet pan poseł Ślicy, że przepraszam, nie przekręciłem nazwiska, uzasadniał osoby, tylko zapomniał dodać pana Mikołaja Pawlaka, dyrektora Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich, prokuratora Jakuba Tietza, prokuratora delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, wiele innych jeszcze tych argumentów. Ale rozumiem, że państwo się boicie wezwać Trzaskowskiego, innych na okoliczności, które są związane z... Ja rozumiem państwa strach. Panie pośle, szanowni państwo, ponieważ został zgłoszony wniosek formalny, jako przewodnicząca jestem zobligowana do tego, żeby pilnować regulaminu. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie wniosek złożony przez pana przewodniczącego Tomasza Trelę. Kto jest za zamknięciem w tej chwili dyskusji i przejściem do głosowania nad kandydaturami? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę podanie wyników. 7 za,
3 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek przeszedł. Przechodzimy w takim razie do głosowania nad kandydaturami. Drodzy Państwo, pozwolicie, że w sposób alfabetyczny postaram się to głosowanie przeprowadzić. Bardzo proszę, kto jest za kandydaturą pana Banasia Mariana? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Następny. Pan Bejda Ernest. Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek przeszedł. Bieńkowski Marek. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał większość. Bardzo proszę, głosujemy kandydaturę pan Brejza Krzysztof. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał akceptację. 9 głosów za. Kto jest za wnioskiem powołanie pani Doroty Brejzy? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest za powołaniem na świadka pana Jarosława Kaczyńskiego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Wniosek o przesłuchanie pana Jarosława Kaczyńskiego przeszedł jednogłośnie. Kto jest za powołaniem pana Mariusza Kamińskiego na świadka przed komisją? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Wniosek uzyskał większość. Kto jest za kandydaturą pana Krzysztofa Kwiatkowskiego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Wniosek uzyskał większość. Kto jest za kandydaturą pani Agnieszki Kwiatkowskiej-Górdak? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Wniosek uzyskał większość. Kto jest za kandydaturą pana Piotra Patkowskiego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał akceptację. 10 głosów za. Kto jest za powołaniem na świadka pana Andrzeja Stróżnego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Wniosek uzyskał większość. Kto jest za powołaniem na świadka pani premier Beaty Szydło? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał większość. 10 głosów za. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Macieja Wąsika? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 głosów za. Wniosek uzyskał większość. Kto jest za kandydaturą na świadka pana Michała Wosia? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał większość. 10 głosów za. Kto jest za kandydaturą pana Zbigniewa Ziobro na świadka? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Wniosek uzyskał większość. Teraz przechodzimy do wniosków zgłoszonych przez grupę posłów. Pan Jacek Ozdoba, Mariusz Gosek, Sebastian
Łukaszewicz. Rozumiem, że Krzysztof Kwiatkowski został przegłosowany. Ja mam jednak propozycję, żeby nie było, panowie, że ktoś ogranicza wam możliwość pracy w komisji, żeby, jeżeli chodzi o autorów opinii, panią Łabodo, Hojnę Duch, pana Witolda Modzelewskiego, pana Wąsowskiego, żeby zwrócić się, bo rozumiem, że to Ministerstwo Sprawiedliwości tak zlecało wykonanie opinii. Zwrócić się o przekazanie do Ministerstwa Sprawiedliwości opinii w zakresie, który został przez nich objęty. Myślę, że później, po możliwości zapoznania się przez wszystkich członków komisji, będziemy mogli rzeczywiście podjąć decyzję, czy ważne jest, żebyśmy dopytali w szczegółach wskazanych przez państwa wskazane przez państwa osoby. Taka jest moja propozycja. Czy nie przyjmujecie tej propozycji i głosujemy ich kandydatury? My nie przyjmujemy, uważamy, że te osoby mają na tyle poważną wiedzę, uczestniczyły w opiniowaniu. Głosujemy w takim razie. Kto jest za kandydaturą pani Katarzyny Łabno? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Wniosek nie uzyskał większości. 6 głosów przeciw, 3 za. Kto jest za powołaniem na świadka pani Hojny Duch? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. 7 przeciw, 3 za. Wniosek nie uzyskał większości. Bardzo proszę, kto jest za kandydaturą pana Modzelewskiego na świadka? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Proszę o podanie wyników. 6 głosów przeciw, 3 za. Wniosek nie uzyskał większości. Kto jest za wnioskiem o powołanie pana Wąsowskiego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sześć głosów przeciw, 4 za. Wniosek nie uzyskał większości. Pani, rozumiem, że panowie również na tym etapie chcą i upierają się, żeby obecnie zgłaszać pracowników departamentu, dyrektorów departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie określiłem tego upieraniem, ale oczywiście dalej podtrzymujemy nasz wniosek. Dobrze, oczywiście. Rozumiem, że głosujemy panią Urszulę Dubejko, dyrektor departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości. Kto jest za zgłoszoną kandydaturą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za. Kto jest za kandydaturą pana Mikołaja Pawlaka? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 10 głosów za, wniosek został zaakceptowany. Pan profesor Jakub Ties. Kto jest za? Prokurator. Prokurator, przepraszam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pani przewodnicząca, miałem problem z zagłosowaniem. 10 głosów za, pan prokurator Jakub Ties uzyskał większość. Pan Ernest Bejda. Był głosowany, tak, nie? Był głosowany, ale coś pan tutaj mówił. Nie, był problem z głosowaniem, ale to już... Udało się, tak? Poradziliście sobie, panowie. Cieszę się ogromnie. Być może. Ernest Bejda był głosowany. Pani Elżbieta Pinciurek, główna księgowa Ministerstwa Sprawiedliwości. Kto jest za tą kandydaturą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw. Dziękuję uprzejmie. 5 głosów przeciw, 4 za.
Wniosek nie przeszedł. Myślę, że nad tym wnioskiem będziemy mogli porozmawiać również, jak będzie przesłuchany pan minister Woś. To nie zamyka nam na tym etapie. Pan minister Woś był już głosowany. Teraz rozumiem, że panów ekspertów z punktu drugiego waszego wniosku również chcecie panowie głosować w tej chwili, tak? Tak, tak. Dobrze. Pan Olejnik. Przepraszam, pani przewodnicząca, ja mam pytanie z prośbą wyjaśnienia. Czy to są wnioski o powołanie biegłych, czy to są wnioski nie, to są o przesłuchanie? To są o powołanie ponieważ świadków. To są wybitni eksperci, osoby, które na pewno warto posłuchać, ale to ja rozumiem, że argumentacja była, że to mają być właściwie biegli. Dokładnie. Jako biegłych, po zapoznaniu się z ich materiałami, warto ich słuchać. Ja chciałbym też uzasadnić, dlaczego ja nie poprę wniosku, żeby te osoby jako świadkowie przychodzili, bo nie będziemy mogli później z nich skorzystać jako biegłych. Jeżeli mógłbym wtedy możecie nam zamknąć, panowie, drogę do wybitnych ekspertów słuchania jako właśnie ekspertów i biegłych. A to są osoby, takich osób w Polsce nie ma zbyt wiele. Zarówno pan Łukasz Olejnik, jak i inne osoby przez was wskazywane. My dajmy sobie szansę, żeby ich posłuchać nie jako świadków, ale jako biegłych właśnie. To bardzo mogę doprecyzować? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę, panie pośle. Ma pani przed sobą kartkę. Na tej kartce cytuję. Na podstawie artykułu 12 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej dopuszczenie dowodów z opinii biegłych z zakresu cyberbezpieczeństwa i działania służb specjalnych. Trzy osoby są wymienione. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Panie pośle, panie pośle Ozdoba. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Rozumiem pana troskę. Natomiast wniosek dowodowy, na który sporządziliście i złożyliście, odnosi się do artykułu 11 ustawy o komisji sejmowej i wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu oraz wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadków. Dobrze, to doprecyzowuję w zakresie opinii. Panie, to... przepraszam, panie Ozdoba. Panie pośle, poczekajcie, drodzy państwo. Panie pośle Ozdoba, czy jednak dobrze doczytałam z kartki, co pan napisał? Chcemy zastosować artykuł 12a ustawy o komisji śledczej. Dziękuję bardzo. I w tym zakresie tożsamo z tym, jakie były intencje posła Biplera, czyli wezwania jako charakterze opinii najpierw biegłych, a później ewentualnie uzupełnienia ich, żeby być precyzyjnym. Panie pośle Ozdoba, rozumiem, że w takim razie chciałby pan, aby te osoby wskazane w punkcie drugim były wezwane przed oblicze komisji jako biegli, tak? Tak. Panie pośle Ozdoba, w takim razie, zgodnie z tym, co powiedziałam na samym początku, w przyszłym tygodniu zwołamy dodatkowe posiedzenie właśnie po to, żeby uzupełnić listę świadków biegłych i ewentualnie po konsultacji, sprawdzeniu wniosków dowodowych, również uzupełnić wnioski dowodowe. W takim razie, dobrze, jeżeli to jeszcze pani przewodnicząca, co przeczytałam jednak dobrze z kartki, którą pan złożył, dziękuję, to poproszę o sporządzenie prawidłowego wniosku do komisji. Nie będziemy w takim razie głosować teraz ich, tych. Dobrze, państwa, ale są jeszcze pozostałe nazwiska zgłoszone ustnie. Panie pośle, ja jednak naprawdę potrafię czytać z kartki. Tak? Przechodzimy pani dalej. Pani przewodnicząca, pani 6 lutego na antenie Radia RMF. Ale przepraszam, panie pośle, ta komisja dotyczy kwestii dotyczącej Pegasusa, a nie moich wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle, jesteśmy w trakcie głosowania. Kto jest za kandydaturą pana Pawła Wojtunika na świadka Wysokiej Komisji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 7 przeciw, 3 za. Kandydatura pana Wojtunika na świadka nie została zaakceptowana. Rozumiem, że panowie, to są wszystkie nazwiska, które są spisane na kartce. Panie przewodniczący. Jeszcze pana. Jeżeli panie mogę. Panie pośle, no bardzo proszę o zachowanie pewnej kultury. Jeszcze nie skończyłam mówić, tak? W kolejnym punkcie 4 waszego wniosku, na podstawie tych materiałów z sądu prokuratury rejonowej w Gdańsku, prosicie o wszystkich przeanalizowanie. Jest to dość
zrozumiały punkt. Ja rozumiem, o co państwu chodzi. Czy w takim razie na tym etapie możemy poczekać na materiały, które otrzymamy z prokuratury? Tym bardziej, że zarówno Krzysztof Brejza, jak i pani Dorota Brejza zostali już przegłosowani. Rozumiem, że chcielibyście również pana Ryszarda Brejza oraz wszystkie inne osoby, które występują w tym postępowaniu. Myślę, że możemy z... Bardzo proszę, panie... Doprecyzuję, to nie nazwałbym, że to niezrozumiałe, tylko proszę, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, ja nie mam dostępu do akt sprawy pana Brejzy. Członkowie komisji informują nas, że mają, więc pytanie w jaki sposób. Dlatego w tym wniosku jest udostępnienie w szczegółowej całości akt podobno adekwatne, ale skoro tożsame, jakby jeżeli chodzi o pana Brejzy, małżeństwo Brejzów zostało złożone, to jakby w tym zakresie to już był wniosek dowodowy, ale nie personalny, więc jakby sądzę, że tu nie ma potrzeby głosowania. A jeżeli chodzi o pozostałe trzy nazwiska, które ja zgłosiłem, to jest Rafał Trzaskowski, Ewa Wrzosek. Nie wiem, czy ona była już zagłosowana i pan Domoracki. Dobrze. Panie pośle Ozdoba, proszę nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Tu nikt nie powiedział, że dysponuje materiałami sprowadzonych postępowań. Powiedziałam, że przegłosowaliśmy wnioski o udostępnienie komisji właśnie tych materiałów. Także bardzo proszę jednak trzymać się faktów. Bardzo proszę, głosujemy teraz. Pan Mariusz Kamiński został już przegłosowany, tak? Dobrze. Teraz pani prokurator Ewa Wrzosek. Kto jest za... Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.